no a więc moja sytuacja na chwilę obecną wygląda tak, że utknąłem w Cebu, bo jest zamknięta wyspa i nie da się wyjechać. Teledysku też nie jestem w stanie nakręcić, bo dziewczyna mieszka w Lapu Lapu, a Lapu Lapu z Cebu jest połączone mostem i przez ten most nie ma na chwilę przejazdu obecną. No i tutaj z koleżanką jestem tutaj tą i idziemy na urodziny jej koleżanki dziecka, no ale przy okazji trzeba pokazać dzielnię, tak? No to dzielnia wygląda tak. Grają na hajs, zobaczcie, rzucają tutaj pieniążki. It's a video. No i ogólnie dzielnica jest bardzo ciekawa, więc myślę, że będzie ciekawy odcinek. No musicie to zobaczyć, musicie to zobaczyć. Tu jakieś śmieci. Tam pewnie palą śmieci. Ciekawie, ciekawie. Zapowiada się fajnie. Fajne przejście. Okej, wjeżdżamy na dzielnię. Ciężko było się tutaj dostać, jechaliśmy pół godziny taksą i później przez te takie hello. Hi. Przez te takie uliczki tutaj, o tu będzie grubo. Dobra, już mi się podoba. Hello. Yeah, fly. Hello. Jest zła okolica. Hello. Hi. Hello. Okay, wbijamy. Hello. No dobra, no to mamy zaszczyt wejścia do tej zacnej miejscówki i jej pokazania. Okej, to jest łazienka. Pokażę wam łazienkę. Pytałem się, czy mogę. No, nie byli jakoś zachwyceni, bo mówią, że brudno i tak dalej i nie ma światła. To mówię, to jest okej. Okej, no co, no jest ciemno, nie za dużo tutaj będzie można zobaczyć, ale mniej więcej macie wyobrażenie, tak? No i co, tu jest jakieś składowisko ciuchów. Tu jest jakiś dodatkowy... A, sorry! No i miejsce przytrzymywania rzeczy. Czyli szafa. Czyli szafa. Wiatrak jest, jest ok. Wyjście z chaty wygląda tak. Piesek bardzo przyjacielski, bardzo fajny. Pomimo tego, że jest na uwięzi. Takie mają widoki. Bananowce są. Palma tam też jest. Table wiszą, no i tutaj podwóreczko. Podwóreczko jest myślę ciekawe. Zobaczmy podwórko. Podwórko jest dobre, czekajcie, muszę ustawić. Okej. Grubo. Waga. Jakby ktoś chciał sprawdzić, ale myślę, że się nie da. Tutaj jakaś sadzawka, wiesełek mnie obwąchuje. Nie mam żadnego zwierzaczka, więc nie wiem, co ty tam wywąchujesz. O, jakiś kaktus. Ciekawe. A tutaj kiedyś rosła palma. A tutaj teraz właśnie palma. Ogólnie to będę chciał polatać tutaj dronem za chwilę. Będę musiał wyjść gdzieś na zewnątrz i znaleźć jakąś miejscówę. Ale to za chwilę. Na razie... Enjoyujmy towarzystwo pięknych dam. Yeah.
Jak gryz ponoszałeś. Oh, you just came, you eating already, yeah? Mm-hmm. Not sharing. Sharing is caring, come on. I wanna eat. Of course. You eat chicken and little, yeah, there's a part in the other house. Oh, okay. So you just don't wanna share, yeah? She is selfish. Yeah. You're right. She doesn't share. Especially boys. Doesn't share. Yeah? Yeah, no. But sharing. Sometimes by accident it just happens. It happens sometimes. Life, you know. Polish remover. Please don't use on me a Polish remover. No, I won't. I will disappear. Okej, dostałem pozwolenie, żeby wejść do tego pokoju i go udokumentować. Więc oczywiście nie odpuszczę takiej okazji. Patrzcie na to, to jest łóżko. Meble. Dekoracje. Żyrandol. No i tak to wygląda. Realia. No ogólnie przyjechaliśmy na urodziny jakiegoś dziecka, ale te urodziny nie będą tutaj, tylko u sąsiadów. Zaraz się tam wybieramy. Okej, okay, słuchajcie, tutaj jest ciekawy temat w tym momencie, bo ta dziewczyna pokazywała mi... Don't be shy, it's okay. No, I'm not yet showered. Let me take a shower and retake that video. Okej. It's okay, natural beauty is beauty. No, I'm just saying that, you know, because it's actually interesting. So, you were showing your friend, yeah, a boy that you are chatting mm-hmm. with, yes, and asking her if she was already chatting with him also, chatted, yeah, because you don't share guys. You don't share guys, yeah? Yes. Wow, so you have some quite fine rules. And you said what, that you chat with him or not? No, but I haven't met him. You haven't met him, okay. So what's the rules? Like, you can chat? No. If you're chatting to him, then you cannot chat to him, yeah? No. We can chat, but we cannot fuck him. Yeah. We can chat the same guy, but we're not allowed to fuck the same guy. Okay, can you repeat that? So we're allowed to chat same guys, but yes, we're not allowed to fuck same guys. Okay, yeah. That's interesting. That's friends rules. Friends yeah. rules. Yeah, because we are real friends. Real friends. I'll do that for you. Don't share guys. Widzicie, jaki zorganizowany, dobrze system? Można się wymieniać, znaczy można czatować z tym samym kolesiem, ale nie można się pieprzyć z tym samym kolesiem. Idziemy kupić lok do telefonu. Ona potrzebuje, więc przy okazji pokażemy więcej trochę dzielnicy. Hi, Ati! It's okay, let's... A tutaj nawet skuter jest, patrzcie na to. Dobre klimaty. Tutaj mamy kuchenkę. Kawałek gospodarstwa. O, nawet restauracyjka, zobaczcie. Można sobie kupić jedzonko. Rybki, kurczaczek i co tam jeszcze jest, to nie wiem. Hello. Jakiś sklep. No, grube klimaty. Hello.
To chyba też jest jakaś restauracja, że tak powiem. Wysunki. Patrzcie w ogóle na to otoczenie tutaj. Hardcore. Hello. Hello. Dobra, no pokażę wam trochę dzielnicy więcej, tak? Pranie wisi. Tutaj. Don't picture me. That's a video. Wow. Grubo. Mam tutaj jakiś sklep, patrzcie, można kupić ciuchy. Hello. Tutaj sklep. Tamten pan nie był zbyt przyjazny. No i idziemy. Okay. You. Where's the? Oh, you have already your stuff? No, I haven't got load yet. But I don't know this place already, so I'll just stop here. Pokazała mi, żebym tutaj nagrał. No i ma rację. Jeszcze zdecydowaliśmy, że pójdziemy kawałeczek w tą stronę, pomimo tego, że ona już nie zna tej dzielnicy. Ale ja ją nie to, że poprosiłem, tylko zapytałem. Powiedziała spoko. Hello. No łatwo jest się tutaj zgubić, na pewno, bo pełno jest takich uliczek, zobaczcie. Hello. No tam. You fall in love. No już wystarczy. O, tam kolejny. Wow. Kafejka internetowa, patrzcie na to. Wow. Oni tutaj coś grają. Grubo. Patrzcie na to. Nie no. Muszę ją znaleźć, bo jak się tutaj zgubię, to nie znajdę drogi. A tutaj jeszcze wam pokażę, patrzcie, to też jest właśnie część kafejki. You gonna find a way out from here? Yeah, it's like going to St. Paul College, it's going to the highway. Okay, because I already cannot, like, I would be up here right now. Yeah, so you wanna go back? Yeah, yeah. Okay, wracamy do domu jej koleżanki. No bardzo ciekawa okolica, nie jest łatwo się tutaj dostać. Niestety nie powiem wam, jak się to nazywa, bo nie wiem. Poza tym nawet jakbym wam powiedział, to wątpię, żeby ktokolwiek z was chciał się tutaj zapuszczać w te regiony. No i co? No, jest miło.
Smart. O, kupuję doładowanie do telefonu. Dobry sklepik, co? Ojc. Ty ja 5 pesos. No, alejki. Takie właśnie alejki są tutaj, zobaczcie. Jak to się mówi, do odważnych świat należy, ale szczerze mówiąc nie polecam wam zapuszczanie się samemu w takie dzielnice. To nie jest, ja czuję się ogólnie tutaj teraz bezpiecznie i wydaje mi się, że nic tu raczej nie przydarzyłoby się, ale widziałem dwóch typów, tak patrzyło na mnie nie do końca przyjacielsko, że tak powiem, i pomimo tego, że powiedziałem cześć, nie zareagowali. No i tyle. No i niektórzy ludzie dziwnie się patrzą. Trzeba to przyznać. Dobra, wracamy. Jeszcze raz przechodzę przez tą samą i nagram wam to jeszcze raz, bo jest to na tyle ciekawe. Hello. No. Pani rozpala grilla. Będzie tutaj barbecue robione pewnie. Hey baby. O, piekarnia. Zobaczcie. Oh my god! What? Pani robi pranie. No, it's a video! It's a video! No dobra, idę, bo nie patrzą się na mnie tutaj przyjacielsko. Czas się zabija. Okay. A to jest ta brama mieszkania, do którego wchodzimy. Zaraz wow! Idziemy. Wow! Tak pachą, tak błąło, a nie? Ja! Guys, come here! That's Mark! That's Mark? That's Mark! Gdzieś nas zapraszają. You're a blogger? Yeah. Okay. Yeah. You nick me? Me? Boyfriend of Kate? Hey, what is your name by the way? Damian. Damian! Oh my god, Damian! Sus, ganun ang kadiri. Si Diamond! Come here! Get inside to our small house. Just bring your slipper. No, no, don't worry. Hey, just okay, hello. Just okay. Wear your sleeper. No, no, it's okay. Yeah, no, yeah. Sleeper, Damian. It's okay, it's okay. Just wear your sleeper. Damian, this is my boyfriend. Hi, how are you? Hello. So proud, guy. Nice to meet you. Boyfriend, okay. No, it's not. It's a friend. Oh, what is that? It's like vlog. I know. What I'm talking is, I think some. Are you a vlogger? Yeah. Bang bang into the room. Friends with Bang Bang. Oso naman na karon. Oi, pila sa unay usak Wanda. Sorry, hindi ka rin ito. Hindi ka rin ito. Okay, dala ng Pilipina mga kaye. So this is the place of the birthday? The birthday is here, yeah? Play some birthday? Yeah, birthday is here, yeah. Thank you.
Ang tao na po ako. Ganyan eh. Mukha akong unggol. On the way na sila, Chrissy. Come on, message. Now I'm spiking. A więc jak widzicie, tak wyglądają filipińskie realia. Nagrywam video, nie jest do kilku. Ona się właśnie zdziwiła, że nagrywam, ale... Ale jest ciekawy, więc postanowiłem, żeby chwilę nagrać i pokazać wam właśnie te realia. Realia tutaj są dosyć realistyczne. Naprawdę ciekawy żyrandol. What the fuck? Really? Nice chandelier? You know, I cannot afford like that. No, but I'm saying it's nice. I'm not saying it's not nice. Moja siostra chyba będzie zła, że zapuszczam się w takie miejsca, szczególnie kiedy panuje pandemia. Ale Dorotka, kocham cię. Pozdrawiam. W ogóle zrobiłem jak co do jedzenia. Okej, dobra, w głowie coś się pomieszało. W takie miejsca turyści się nie zapuszczają, więc nie musisz się martwić. Raczej koronawirus się tutaj nie dostała. Poza tym ci ludzie też raczej żyją w takich zamkniętych społecznościach i rzadko gdzieś tam wychodzą na miasto, do centrum, gdzie panuje większe zagrożenie, że tak powiem.
Okej, zawijamy się do domu. Tam pani, pan z dzwoneczkiem, okej. Coś sprzedaje. Widzicie? A nie, to pani. Go, go. Trójkę jedziemy na motorze. Od razu taryfę złapaliśmy tutaj, w tym miejscu. Fajnie. Why the window have to be open? Okay, thank you. Pan mierzył mi temperaturę przed chwilą. Zatrzymali nas i mierzyli temperaturę. Jakiś dziwny vibe panuje ogólnie na mieście. Mam takie dziwne uczucie. Nie wiem dlaczego, ale mam
jakieś dziwne uczucie, bo... Teraz w Cebu jest dosyć dużo checkpointów i wszędzie jest policja i nie wiem, czy to policja, czy armia. A giwery mają dosyć spore. Zatrzymują wybiórczo samochody i motocykle i badają temperaturę i nie wiem, co tam jeszcze. Ale ogólnie to trochę dziwnie to wygląda, że wojsko jest na ulicy z wielkimi giwerami. No i wprowadzili godzinę policyjną od 8 wieczorem, a jest około 6. Dziwny vibe. To już mój kolejny dzień uwięziony w Cebu i przy okazji chciałem podziękować VPN Shark za sponsorowanie tego filmu i zachęcić Was gorąco do tego, żebyście korzystali z usług właśnie VPN Shark. Dlaczego warto korzystać jest z VPN-a? Ano właśnie dlatego, że szczególnie w takich momentach jak ta, gdzie podłączam się do Wi-Fi w kafejce jakiejś tam i te Wi-Fi nie są zabezpieczone za dobrze i łatwo jest się włamać i wykraść hasła i wszystkie ważne dane tak naprawdę z naszych urządzeń, to właśnie dzięki VPN Shark możemy się przed tym zabezpieczyć, bo wszystkie dane wchodzące i wychodzące z naszego urządzenia, z naszych urządzeń w sumie, są szyfrowane. Oprócz tego zmieniane jest IP, dlatego możemy bezpiecznie surfować po sieci, jesteśmy anonimowi. Oprócz tego fajna opcja jest taka, że jak jesteśmy w jakimkolwiek kraju i chcielibyśmy mieć dostęp do treści na przykład Netflixa amerykańskiego, no to zmieniamy sobie IP na amerykańskie i normalnie wchodzimy sobie na Netflixa i wszystko to, co jest dostępne tylko w Ameryce, jest dostępne również dla nas. Także podczas podróżowania super opcja, na lotniskach, w hotelach, w kawiarenkach internetowych warto naprawdę korzystać. W tym momencie no, żyjemy w takich czasach, że wykradzenie haseł to nie jest problem. Słyszałem o różnych przypadkach, wy pewnie też. No i warto być anonimowym w sieci i czuć się bezpiecznie. Dlatego warto korzystać właśnie z VPN-a. Dzięki wielkie VPN Shark za sponsorowanie tego filmu. Teraz mają naprawdę fajną promocję, 83% taniej, więc chodźcie koniecznie, korzystajcie z VPN-a. Peace and love.